Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy majonez może mieć misję? No, w 2022 roku w Ameryce, komunistycznej Ameryce, majonez zdecydowanie musi mieć misję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji i dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które są z reguły zdemonetyzowanego. No, majonez wydawałoby się, że jest prosta sprawa. Powinien być smaczny, powinien być tani, powinien być nieprzeterminowany, powinien być dostępny, mieć taki sam smak. No nie, no teraz jest inaczej. Teraz już lewacy mówią, że zyski, profit, no i ten smak i to wszystko, co wymieniłem, nie ma znaczenia. Najważniejsze to jest to, żeby majonez był robiony z jajek znoszonych przez kury niehodowane w klatkach. Tak? Także wszędzie jest środowisko, wszędzie jest dobroć. No, dobroć jest, zawsze się znajduje wtedy, kiedy jest jakiś zysk. No, ale żeby ludzie byli głodni tylko dlatego, że jakiś dyrektor czy korporacji, który ma 60 milionów rocznie, tłumaczył to ludziom, że mają zapłacić 5% czy 10% więcej, no to nie jest to normalne. Dlatego Hellmann's, majonez Hellmann'sa, przez lata pokazywał właśnie ten smak, te reklamy, jak to się rozsmarowywało, co było w środku, co było zdrowe i tak dalej, i tak dalej. No a teraz Unilever, czyli kompania, która produkuje majonez Hellmann'sa, zdecydowała się, że 400 marek, ma 400 różnych marek w swoich wyrobach, no i teraz wszystko będzie albo miało jakieś misje do spełnienia, jakiś cel, jakieś przeznaczenie, albo środowiskowe, albo społeczne. Także teraz, jak były Super Bowl, majonez się reklamował w czasie rozgrywek futbolu amerykańskiego, czyli to jest rugby, to są amerykańskie rugby, no tyle tylko, że ten angielskie, australijskie rugby, no to oni nawet do niedawna, no to nie mieli hełmów, to są szybcy, gipcy atleci w Ameryce, no to są, wyglądają jak po prostu zakute łby rycerzy. Mają te wszystkie swoje zbroje, te wszystkie kaski i tak dalej. No w każdym bądź razie reklamą była taka, był jeden z czarnoskórych zawodników, który w zasadzie no tam łapie tych innych zawodników na boisku, no i była reklama taka, że ludzie marnowali jedzenie, no i on właśnie łapał ich jak zawodnik rugby, także za wyrzucanie takie rzeczy się miały dziać. No, kto to zrobił? No, jeden Szkot, Alan Jope, szef, dyrektor, główny dyrektor, przyszedł w 2019 roku, no i powiedział, że każda z tych 400 marek musi mieć misję, musi mieć cel, musi mieć swoje przeznaczenie dla planety czy dla społeczeństwa. Także to nie jest już produkowanie tanio, smacznie i bezpiecznie, żeby nie było salmonelli, no to nie jest ważne dla majonezu. Dla majonezu najważniejsze jest to, żeby były bezpieczne kury. Knor, no, z cichym K, no to są takie 150 lat już ma firma, buliony robi, te malutkie takie kosteczki bulionowe. No i teraz no to cała firma, czy ten brand, no to pokazuje, że ludzie muszą zacząć jeść inaczej. Proponuje rzodkiewkę, soplową rzodkiewkę,
sugeruje, czy też propaguje zboże z Etiopii. Z Etiopii to jest taki tak zwany tef. No mówią, że to jest bardzo odżywcze, no i bardzo ma dobry wpływ na środowisko. Także to nie tylko chodzi o pieniądze i o smak, no ale teraz ma, jak wpływa na środowisko. Inna firma, inna marka lodów Walsh, no to teraz reklamowały się, że nikt nie będzie, że ludzie mają być szczęśliwi. No i reklamowali się, że nikt nie będzie złośliwy, tylko każdy będzie szczęśliwy. Wazelina, te wszystkie produkty wazelinowe, no to teraz reklamują, że pomagają różnym uchodźcom z całego świata, no bo uchodźcy niby mają mieć jakąś taką gorszą skórę, no tak, także to też to dwuznacznie to wszystko brzmi. Bardzo tanie mydło, no teraz z taniego mydła chce się zrobić drogie mydło, no ale co oni zrobili? Oni zrobili, pokazywali, że wszystkie te normalnie no to jakieś modelki, szczupłe modelki, ładne modelki, a teraz to Dove skoncentrowało się na tym, że zwykłe kobiety takie z życia, małe, wysokie, grube, szczupłe, z piersiami, bez piersi, w sumie w ubraniu, w majtkach praktycznie, że biorąc i w koszulkach, no ale cały zakres rasowy, cały zakres wagowy, no i Dove zaczął się sprzedawać na potęgę. No, ale jak się zaczął sprzedawać na potęgę, no to co to oznacza? To oznacza, że wszyscy zaczęli kupować, no i prędzej czy później cena wzrośnie, tak? Także, że mydło wyszło do ludu, a lud będzie musiał płacić więcej, tak? Także to jest ciekawe, no bo firma pod tym szefem Jopem straciła 6 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia, tak? Także to coś mówi. No Dove zainteresował się, czy zaangażował się w to, że politycy poustanawiali prawo w niektórych stanach amerykańskich, no bo tam była kwestia tych dreadów, była kwestia afro, no, że jakoś to tam było kontrolowane, no bo w przepisach szkoły no to było napisane, że student ma się ubierać schludnie, czysto i elegancko, no i ma być przystrzyżony. No i przystrzyżony, no to Dove, firma Unilever zaczęła walczyć, że w zasadzie co to znaczy przystrzyżony? No to, że to jeżeli ma wyglądać jak rekrut, który idzie do wojska, no to jest rasistowskie. No i teraz afro takie czy dready muszą być pozwolone. No i walczyli wielka firma wielomiliardowa, wielotrylionowa prawie, jeżeli była w stanie stracić przez te idiotyzmy swoje 6 miliardów, no doprowadziła do tego, że w niektórych stanach właśnie tak to zrobiono. Cały ten, kiedy Joe przyszedł, no to on powiedział, że jego kompania, no to będzie szła w kierunku trzech spraw. Także wierzą w to, że cel i misja że każda kompania musi mieć cel i misję. Powiedział, że kompanie z misją i z celem no to przetrwają i produkują dużo dłużej. No i powiedział, że ludzie z celem i misją no to w zasadzie odkrywają siebie na nowo, usprawniają cały świat i tak dalej. I tak dalej. I także on opowiadał takie bajki wszystkim inwestorom, kiedy został szefem, prezydentem prowadzącym tą firmę. No i powiedział, że w zasadzie te wszystkie firmy, które mają jakiś cel w swojej produkcji, no to sprzedają dwa razy więcej. No to się okazuje nieprawdą, to się okazało, że to są po prostu bajki.
cena i ich akcji, ich stoków w zasadzie wzrastała wolniej niż wszystkich konkurentów. Takich konkurentów jak na przykład Nestle, czy L'Oreal, czy Procter & Gamble, czy nawet Johnson & Johnson w Ameryce. Także wszyscy ci analitycy, wszyscy inwestorzy, no i wszyscy ci dyrektorzy, no to w zasadzie nie chcą rozmawiać o tym celu, o tych misjach. Większość to mówi, że to w zasadzie no to firma, to powinna się koncentrować na wynikach ekonomicznych, na wynikach jakościowych i tak dalej, i tak dalej. Inwestować w nowe produkty. No tam była też sytuacja, że oni, Unilever wycofał się z inwestycji 68 miliardów, firma GlaxoSmithKline, która prowadzi biznes, można powiedzieć, przepraszam, opieki zdrowotnej, no to się wycofali, dlatego że nie mogli przedstawić tej misji i celu, jakoby to miała mieć ta nowa firma. No, większość normalnych ludzi no, mówi, że jeżeli firma zaczyna się koncentrować na tym, żeby majonez miał cel, no to po prostu to wszystko się samo z siebie wykoleiło. Wszyscy ci udziałowcy, wszyscy ci inwestorzy, no to widzą, że cała ta obsesja z tym społeczną walką, z tym środowiskiem, no i ze sprawiedliwością społeczną osiąga po prostu nieprawdopodobne cele. No dużo było krytyki, także zapalony Szkod powoli się przytemperował, no i zaczął już mniej opowiadać o tym, no ale ciągle mówi, że ta misja i ten cel, no to jest tylko ten krem na torcie, że tort musi być, jak zawsze musi mieć fantastyczną jakość, musi być innowacyjny, to cały biznes, dystrybucja i marketing musi działać normalnie. No ale to jest jednak odchylenie jakieś nienormalne, bo nie robią tego, co powinni. No, firmy mówią, że jeżeli podtrzymują takie stanowisko, no to mają, są magnesem dla dużych talentów, czy lepszych talentów, którzy przychodzą dla tej firmy, no i mówią, że młodzi ludzie właśnie wymagają czegoś takiego, że chcą pracować dla firm. No ale gdzie są w tym wszystkim konsumenci, tak? No bo wszyscy ci napaleni, którzy w ten sposób działają, zarządzają, no to oni pracują dla konsumentów. No, a konsument nie jest w ogóle brany pod uwagę. No, tak samo jak konsument nie był brany pod uwagę w wypadku Disneylandu i Disney World. Wszyscy ci pracownicy, wszyscy ci zarządzający, administracja, cała firma powiedziała, że będzie wsadzała w tryby maszyny politycznej swoje własne zdanie. No i teraz na Florydzie w zasadzie DeSantis, gubernator Florydy, powiedział, że oni to mają przynieść tylko dobrą rozrywkę dla ludzi. Ma być tanio, ma być przyjemnie. Na Disneyland, Disney World, cała firma Disneya się wzięła się za politykę. No to Disney powiedział, że teraz wszystkie te zniżki podatkowe, które oni tam dostali pod konto tego, żeby konsumentom i klientom sprawiać przyjemność, zostaną zabrane, no bo oni się zamienili w firmę polityczną. No i tak samo się z Netflixem stało. Netflix zaczyna tracić nieprawdopodobną ilość konsumentów.
klientów, użytkowników. Także Netflix również teraz opieprzył wszystkich swoich pracowników, no i powiedział, że swoje zdanie polityczne mogą mieć, no ale skończyło się, powiedzmy, cenzurowanie wolności wypowiedzi, że zawsze będzie wolność wypowiedzi. No, ciekawa jest sprawa, że wszystkie te firmy jakoś im palma odbiła i kompletnie nie biorą pod uwagę użytkowników, tych, którzy płacą za serwis, a po prostu pracownicy i właściciele firm narzucają to tym, którzy płacą za to wszystko. Także to nie jest to normalne. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli widzicie, jeżeli majonez ma mieć swoją misję, no to są tacy, to już wszystko, marsz przez instytucje, wszedł wszędzie. Wszedł do szkół, wszedł do polityki, do gazet, do telewizji, do internetu. Teraz wszedł do wszystkich kompanii. No co się dzieje w takim wypadku? No majonez będzie kosztował dwa razy drożej. Samochód będzie elektryczny będzie kosztował dwa razy drożej. W wielu stanach, gdzie nakazano sprzedawanie, zabroniono sprzedawanie jajek, albo nakazano sprzedawanie jajek, które kury nie są hodowane, powiedzmy tam w klatkach czy tych kurnikach, no to jajka kosztują 2,5 razy drożej. Ludzie głosowali na to, żeby teraz płacić 4-5 dolarów za tuzin jajek, kiedy jeszcze rok czy półtora roku temu można było jajka kupić, powiedzmy, po 10 centów za sztukę, te nawet te większe. Teraz kosztują, powiedzmy, 3-4 dolary. No i tak zmusili, politycy zmusili. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, lewacy doprowadzili do tego, że majonez się zaczyna robić polityczny. Lewacy doprowadzili do tego, że ktoś, kto idzie do sklepu, nie kupi już jajek za dolar 20, dolar 50, tylko musi kupić za 4 dolary. Wy płacicie. Kto to płaci? No my płacimy. Wszyscy płacimy za to, że paru nienormalnych, którzy mają potężne pensje, paru dyrektorów, ludzie, którzy mają miliony, no doprowadzają do tego, że zwykły człowiek musi płacić za majonez dwa razy więcej, za jajka dwa, trzy razy więcej. Zdrowia dla normalnych.